poleciał. O! Stoję na przed przepaścią. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno-Biały Urbex. Dziś zwiedzimy sobie Bagera 258. Będzie to ekstremalna eksploracja. Dojdziemy na sam szczyt. Będzie ostro. Widzicie sam spód tej koparki potężnej. Koparka została wyprodukowana w 1964 roku. Teraz szukamy wejścia do niej. Wejdę pod nią. Krankenirge. Patrzcie, co tutaj się dzieje, jakie wały napędowe. Niezłe. Patrzcie, jakie gąsienice. Potężne. Nawet ręka nie sięga tam do góry. Potężne cudo. Dobra, tutaj raczej tędy chyba będziemy wchodzić. Tam mamy pobierak do węgla brunatnego. To jest wielonaczyniowa. Zakaz wstępu. Ale my idziemy. Na końcu polatamy dronem. Metal potężny. Powiem tak, będę starał się w miarę szybko to przejść, żeby nie zostać zauważonym. Mamy pierwsze z pomieszczeń. Jakaś maszyna sterująca. Wow. Patrzcie na dole te gąsienice, jak wyglądają. Jakie jest 2 metry długości. Będą miały. Ciekawe, czy tu będzie jakieś wejście na górę. Aha. Jesteśmy z tej strony. Latarki nie będę używał tutaj. Być będzie dużo wspinaczek. Raczej chodzę na górę. Ale może nie taką drogą. Tu jest cały ten jakby syp. Tędy cały ten węgiel brunatny szedł. Klocki, klocki i wchodzimy. Najpierw zaatakuję szczyt. Szczyt najpierw, powiem szczerze, jest najważniejszy. A potem będziemy stopniowo wchodzić. I obczajać poszczególne rzeczy. Tam mamy jakiś wał. Zapewne to całe się obracało tak dookoła. Teraz się zastanawiam, jak iść tędy i tam na sam szczyt i do góry,
Chyba tak zrobimy. Tak, tak będzie bezpieczniej. Patrzcie, jaki to kolos. Bager 258. Z tego miejsca już są niezłe widoki. Co będzie u góry? Zaraz się przekonamy. Tu macie jakieś, jakby się obracało do światła, może jeszcze działa ładnie, choć jak się odbija. Farmy fotowoltaiki, energia słoneczna. A tutaj mamy taką maszynerię, widzę. To może jak jesteśmy, to wejdziemy do środka. Radband Kraftengang. To jakieś maszyny sterujące całą tą machiną. Schaufelrod. Wskaźniki w jakieś amperomierze. Ogólnie tutaj jest napisane, ale nie umiem po niemiecku. Tu jesteśmy w całym centrum sterowania. No, powiem tak, schować się tu jest jak. Jeszcze idziemy. O, tu macie, ciekawe czy chodzi. Chodzi. Ciekawe do czego to. Macie strzałkę. I tutaj strzałka musiała być, czyli chyba jakby otwarte albo zamknięte jest teraz, bo był opór. Ty, tu nawet liczniki do prądu. Sama ta maszyna liczyła sobie prąd. Dobra, będziemy się wspinać. Teraz dopiero będzie ekstremalnie. Desant na szczyt. Jeszcze tam u góry jest. Postaram się jak najszybciej iść, żeby dojść. Wybieram w lewo raczej. Tak samo po tym, jakbyście chodzili, to lepiej po takich metalowych, bo sama ta krata w niektórych miejscach jest niezbyt zgnita już. Macie jakieś wały napędowe. Jak to wygląda fajnie z tej strony. 171,5 metra długości, 50 metrów wysokości. Wytrzymać raczej wytrzyma. Tu macie liny na ciągowe. To się tak pracowało. Ostro. Nie wierzę, że tu jestem, powiem szczerze. To jakieś oznaczenia 300 kp. Jesteśmy teraz nieźle odsłonięci. Ja pikole, ten. W razie co to przepraszam za wiatr. Jakby nikogo nie było widać na horyzoncie, to dobrze na razie. Ale zobaczcie, ten kolos ma niezłe widoki. To jest jakby na zasadzie
kilogramy. Tutaj pracował ten wysięgnik na dole. Były dwa. Powiem mega, ja pikole. Nie wiem jak będzie wiało. Tu mamy jeszcze drewniane. Powiem, taki labiryncik fajny jest. To jest moja pierwsza taka wspinaczka. O. I tutaj doprowadzili te liny. A tu góry były i tam na dole. Achtung. Jest, jeszcze nie jesteśmy na samym szczycie, ale prawie. Pójdziemy raczej prawą stroną. Na takiej krawędzi ja pikole. Wow. Wiatraku, nie wiej tak. Patrzcie, jestem na samym centralnym środku tej koparki. Tak trzeba chodzić tymi krawędziami lepiej. To prowadzi, widzę, tam, a my chcemy się dostać tutaj na to i tam, a tutaj chyba będzie jak przejść na tą żółtą platformę, ale ta krata, powiem wam szczerze, się nieźle wygina. Dobra, atakujemy raczej tędy, bo nie będę schodził. A tu jest drabinka, ja chciałem po tym wchodzić. Zawsze to coś. Jakieś bezpieczniki chyba. Montaga kran. O, tu sterówka, musimy wejść. Sterówka tej całej żółtej platformy. No to wchodzimy. Komin. Metrów jestem nad ziemią. Jesteśmy na samej sterówce. Normalnie powiem, miękkie jaja. To jest jakiś jakby hak. Tam lampa wisi. Fajnie to wygląda jak pociąg. I tutaj się sterowało. Lepiej tego nie ruszać, bo jak odpali się, tu na zasadzie grzejnika lampa, subskrypcja i lecimy dalej. Góra czeka. Światła potężne musiały dawać nieźle radę. A my chcemy wejść.
wejść tam na górę. Jakieś wały napędowe. Tylko czekajcie, jak tu zejść tam. Potrzebuję wejść tu. To jest aż tam. Czyżbyśmy się... Robimy niezłą akcję? Niezła akcja za piątaka. Tylko ze mną. Nie powtarzajcie tego w domu. Oj, nie, nie, nie. Dobra, jesteśmy tu. Tam. Trzeba zejść na to i wejść na to i lecimy do góry. A patrzcie, jak wysoko jesteśmy. Zobaczyć, jak to się trzyma mocno. Raczej tędy wejdę. Jakbym teraz poleciał. O! Przepaścią. Dobra, wbijam tu do środka. Jesteśmy. Idziemy do góry. Powiem szczerze, że podobało mi się to. Nieźle wieje. Robimy desant na górę. Mamy światła oświetleniowe. Tak, nieźle. Ciekawe, czy mnie widać. Czerwona lampa. Ostrzegawcza. Zobaczymy, może zejdziemy drabinką. Jakoś to będzie inaczej. Zawsze. Taśmy. Weźcie sobie, pomyślcie, obsługiwać taką koparę. Ona ogólnie jechała 6 metrów na minutę. Tylko mnie ciekawi, bo na przykład to jechało osobno i tamto musiało osobno jechać, albo obok się składało jakoś, jechało razem z tym. Nieźle. Tunel bez końca. Ale dochodzimy. Pamiętajcie, że musimy mieć zawsze mocny chwyt, żeby nie spaść. Mieć czego się złapać. Dochodzimy do prawie na szczyt. O, mam nadzieję, że tu będzie jak dojść. Bo widzę, że coś kiepsko. Ty, bez kitu. Teraz jak tam wejść? Tędy? O, lala. O kurka. Tak, trzeba jakoś tędy to zrobić. Takich rzeczy się nie spodziewałem, powiem szczerze.
Albo tą drugą stroną trzeba było iść. Patrzcie, to jakby się zsuwało na dół, to tak wygląda. Ja jestem na szczycie prawie, ale stąd też są fajne widoki. Fajna opcja iść tędy też. Prawie szczyt. Pozdrawiam wszystkich wariatów. Ale to się nieźle rusza. Jesteśmy. Tutaj chyba już można wejść. Widać takie jakby przewody hamulcowe to były. Wow. Desant ostatni. Prawie na szczycie. Potężne parki. Tutaj już będzie biało. Zobaczcie sobie na dół. Ja pikolę. Z tego spaść nie polecam. Tu już będzie biało. Mówicie, żeby tędy schodzić. A to jest takie pochylone. Dziwne. Jesteśmy na samym szczycie teraz. Widać, jakie to potężne. Nawijanie miłosiernie. Tam widać góry i niezłe widoki. Powiecie, ja wariat, co nie? Ale pizga. Mam nadzieję, że mnie to nie przeciąży. I właśnie tutaj, tam, tym kołem wieloosiowym był wydobywany węgiel, transportowany tą taśmą, szedł tam do góry do końca i wysypywany. Nieźle wieje, robimy płyty. Mamy niezły widok na sam dół. Nie, może trochę nie po środku tego kolosa, prawie. Myślę, że teraz zaatakujemy te kabiny i pójdziemy jeszcze pod tą całą łopatę, że tak powiem, żeby tędy schodzić, a może my tędy. O! Będzie nieźle. Ogólnie nie polecam naśladowania mnie, ale idziemy niezłą trasą. Teraz tak się powiesić nad przepaścią. Jest niezłe wrażenie. Musimy dojść tam na sam dół. Powiem grube tego pręty. Na szczęście. Nie, to wiatr. Myślałem, że tu ktoś krzyczy. Ale jest ok. Teraz robimy szybki desant na dół. Z tej strony to całe mogło być obrotowe. Nieźle. Ciekawe, czy będzie jak tam wyjść. To jest pytanie. Zobaczcie sobie z tej strony, jak to wygląda. Nieźle. W środku zapewne jest jakaś sterownia i tam mniejszy taśmociąg. Może do wydawania
mniejszego węgla. Powiem szczerze, że nie wierzę, że tu jestem. Jeszcze z tej strony. Tego nie powtarzajcie. Albo górą. Chociaż to jeden grzyb. Nawet nie spodziewałem się, że tu nie będzie wejścia. Jak oni to robią? Tutaj trzeba jakoś wejść na dół, bo inaczej tego nie widzę. O! Całe silniki. O! Nie spodziewałem się tego. A to teraz trzeba będzie iść tamtędy w ogóle. Dobra, tu trzeba się jakoś na dół dostać. Tutaj będzie lepsze wejście. Tam cała sterownia tej maszyny. Dobra, tu schodzimy. Mamy fajne wejście. Nawet nie na widoku, aż tak. Nieźle. Wybierz drogę. Niezłą zajawkę za to ogarnij. Tu zobaczycie tego kolosa z drona. Tylko dojdziemy jeszcze w dwa miejsca. Tu mamy sterówkę następną. O, poszło. Dzwoneczek, subskrypcja. Gleich Richter 42V, not Licht, Bagger, Obertail, czyli mamy nazwę obiektu. A tutaj byśmy zeszli na dół. No dobra. Trochę czuć smarami. Tak dziwnie tu się, a tu właz jest. O, ty, ale faza. Tylko nie mam latary, kurka wodna. Tutaj, ło. Nieźle. Jakieś pomieszczenie techniczne. Niezła skrytka.
tu ktoś dał felgę. Przyspawana felga. Dziwne. Szafy od elektryki możliwe. Tędy dojdzie. Gdziekolwiek. Teraz zobaczymy. Zobaczymy tu u góry. To widać, jakby szmar był tam. A tam niby siedzi do taśmociągu. Jeszcze bym musiał zobaczyć tam na dole, jak to wygląda. I w tym kotle idzie wszystko dookoła. Jakaś tablica znamionowa. Jesteśmy pod samą wyciągarą. To zapewne schodziło niżej i pobierało ten węgiel. A tu mamy chyba jakby zbiorniki jakieś, chociaż tam jest też steruła. Lepiej tam nie wpaść. Wały napędowe jakieś, tak jakby od sprzęgła jakieś uszczele. Wszystko było zakryte taką blachą. Tu już wpadła. O, jesteśmy tu. Na tej steruwie. Mamy tutaj tabliczkę znamionową. Lauhammer Werk Bagger Order Buchen und Geratebau. 1964, numer 258. Jakiś herb i znaczek tamtego. Dobra, lecimy. Kuczaić. Tą stronę. Trochę kropi. Po losu góry robi niezłe wrażenia. Na tej samej sterówce byliśmy. I tam żeśmy schodzili u góry na pikole. Tu mamy jakąś sterownię. Drzwi pozabijane. Idziemy tam do końca. Tu macie sterówkę. Tak jak tam. Tylko taka, można była to dodatkowa wyciągarka, mi się tak wydaje. To tak na to wygląda. Boiler. Po tym samym pasie bym nie chodził. Powiem szczerze. Pójdziemy w prawą stronę. Możemy iść. Tutaj też jest tabliczka znamionowa. Tu ja może pójdę. Nie, tutaj też. Z dwóch stron. Chciałem właśnie iść z tamtej strony, żeby wam pokazać, ale widzę, że tutaj też jest. Jest 258. Idziemy do góry. Tu całe widać takie wałki napędowe. Niezłe. Na kotwach się trzymają. O kurde.
uważać też, co jest pod nogami. Nie spodziewałem się, ale jakaś to przygoda jest. Zejdziemy tutaj, idziemy pod koło, a potem polecimy dronem. Jak to stąd wygląda, niebo a ziemia. Ja pikole. Śmieszne schody na górę. Śmieszne. Jesteśmy na szczycie tej kopary. To jakiś wał jest przyklepane. Idziemy dalej. Tutaj też jest z dwóch stron. Pozdrowienka dla Franka. Fota. Może coś wyjdzie. Może zejdziemy tędy? Albo tędy? Tędy mi się bardziej to podoba. Nie stawajcie na tej linie. Lina się trzyma. Milimetr brakuje, ty. Ale trzeba inaczej zrobić. Akurat na to, co najwięcej hałasuje. O la la. Trzeba wejść na górę, przyklepać. Pajęczyna się zrobiła. Wszystko tak skośnie tu jest. Też mamy tabliczkę znamionową Laucha w Werke. Teraz to zgadłem. Wały to napędzało tu. Tu jakiś przekaźnik. Sparciałe już przewody. Chyba od hamulców. Tak wygląda moja drabinka. Halt. Nie spodziewałem się tego. Takie rzeczy. Ledwo się chyba to co trzyma. Cały taśmociąg. Że ja tam byłem, to nieźle. Tu na dole sterówka, trzeba do niej zejść. Wszystko git? Ta? Przyrdzewiało.
niestety sterówkę mamy zamkniętą. Nie będziemy wchodzić. Zobaczymy może przez szybę, co tam się dzieje. Ale nieźle. Cała maszyneria sterująca. Przyciski do subskrypcji. Ostatnia część tej kupary do zwiedzenia. Drabinka na sam szczyt. Nieźle. Tutaj mamy też te wały napędowe. Takie wałki. To się kręciło. I pas po tym szedł. A i tutaj na dole szedł z powrotem. Właśnie to rozkminiałem. A myśmy tam byli? Chyba nie. My byliśmy na tamtej platformie, a na tej nie byliśmy. Czyżbym jeszcze miał ostatni desant? Powiem, niby taka koparka, a jest chodzenie po niej. Tutaj na przykład mogły być jakieś kable poszczególne do urządzeń poszczególnych. Tu mamy drabinkę jakąś, ale gdzie ja tam dojdę? Nie wiem, ale może pójdziemy tędy. Same to koło. Się wydaje, że zobaczymy te koło, zrobimy szczyt i zakończymy dronem. Niezłe wały. Będziemy wchodzić. O la la. Gdzie ja tu weszłem? Musimy wejść tam. Tutaj. A co tu mamy? A tutaj jest ta cała. Ten cały. Te całe łopaty. Patrzcie, jak to musiało się na przykład odbijać, że taka blacha jest. I tu właśnie pobierało tu. Szło tam. I taśmociągiem do góry. Robimy desant na górę. Tak. Macie, jak to wygląda. Tak jakby jakimiś boczkami to było przykryte. Chwytaka mamy zaliczonego. No i będziemy atakować szczyt ostatni. Zakaz wejściu. Zakaz wejściu lubię. Ale nie wiem, czy sobie wyobrażacie, jakie to jest pochyłe. Przejdziemy dołem. A tutaj już jest kratka odnowiona. Mamy tutaj jakieś liny też napędowe. Coś musiały ciągnąć. Ostatni desant na górę. Robimy drona. Będziemy kończyć tą przygodę. Tędy też by doszedł tam na górę. Ale to już przypałowsze miejsce. Tutaj już jest gorsza kratka. Nieźle.
Tam widać jakby jakaś tama była. Albo taki jakiś dziwny budynek. Ostatni desant. Na górę. Jesteśmy tu. Spójrzcie sobie na sam ten ogrom tej maszyny. Tutaj szedł taśmociąg, tu sterówka cała. U góry też się sterowała poszczególnymi. A to weszliśmy tutaj. Szczyt też zdobyty. Lecimy z dronem. Polatane. Macie tutaj widać ogólnie jak to szło. Tutaj połykało ten węgiel. Tutaj był taki syp na tą taśmę i szło sobie. Jeszcze pójdziemy do tej sterówki obczaić, pożegnamy się z tą niezłą przygodą. Zobaczymy gdzie dojdę. Najpierw jak tam jest tutaj zejście, dobra. Maszyna sterująca. Bezpieczniki jakieś. Idziemy tam na dół. I niezły kolos. Tylko jak ja tu zajdę? Drabinki nie ma. O, tutaj to jest mega. Tak wyglądała właśnie tamta sterówka temu, gdzie były drzwi zamknięte. Mamy tutaj jakieś przekaźniki. Transformator 1. Do czegoś tam transformator 1, do czegoś. A powiem, ta blacha to się rusza. Krzesełko. Przekaźniki jakieś. No to co? Powiem, fajnie się zapadło to siedzonko. Tutaj pan sobie gałką poruszał pewnie. Pomyślcie sobie, ruszacie tą gałką, a to na przykład te koło spada sobie na dół. Włączacie przycisk i to wszystko się obraca. Doszliśmy do sterówki. Będziemy kończyć tą przygodę. Zapraszam do subskrypcji kanału Dania Dzwoneczka. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, by nie przegapić kolejnych odcinków. No i co?
Widzimy się w kolejnym odcinku. Może i z Niemiec.